Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Tomb Raider Anniversary. Także, dobra, dźwięk oczywiście klasycznie muszę sobie zawsze regulować, zawsze kuźwa na nagraniu, nigdy przed. Jakoś tak nie potrafię przed nagraniem wyregulować dźwięku, okej. Zastanówmy się na początek, co ja właściwie muszę tutaj kuźwa zrobić. Podejrzewam, że muszę skoczyć tam. Tak dosyć spontaniczne było to działanie. Teraz poczekaj. Teraz trzeba pewnie tu. Oj. Nie zdążyłem skoczyć. Po prostu nie nacisnąłem spacji w odpowiednim momencie i... I wyszło, no wyszło, no co poradzisz, no wyszło. Dobra, teraz tu. Patrzcie, co tu trzeba robić. Jakie wo... O Jezu, laha, spokojnie, ty kobieto. Ja wiem, że ty jesteś hardkorowy gracz. Co tam jest właściwie? Co to jest? To może być coś, co będzie mi przydatne, więc chciałbym to zebrać. Tylko jak to zebrać? Czekaj. Bo to nie będzie takie proste. Aha, już chyba wiem. I niestety, żeby to zrobić, będę musiał chyba Larę niestety zabić. Więc skaczymy. Muszę ją zabić. O, bo ona się potrafi tego złapać? Kto by pomyślał? Nie muszę jej zabijać w takim razie. A no to lepiej dla niej w sumie. To lepiej dla niej. Co ja tutaj podniosłem właściwie? Aha, czarne te pistolety. A no dobra. Ty, to by było koniec gry? Bo to... Oj. Kobiecino, spokojniej, wolniej, bo ja wiem, że ty jesteś hardkorowym gra... Nie tak. Hardkorowym graczem, ale wiesz, hardcore gdzieś ma swoje granice. I ten hardcore ma granice swoje tutaj. Wow. Naprawdę. Ja mam wrażenie, dopiero raz się nią spieprzyłem do lawy, co jest bardzo dobrym wynikiem póki co. Sądziłem, że będzie mi gorzej szło. Teraz, co to jest? O, wydupę. Łódź. O Jezu, czekajcie, teraz na... Stój. Stój. Muszę się zastanowić, jak to podnieść tutaj. Podniosłem jedno, podniosłem drugie. Co mam dalej robić? Tu mnie coś zabije, czy nie zabije? Tutaj ta lawa bucha i dlatego jest ciężej. Mhm. Teraz się musimy zastanowić, co ja... spokojnie. Muszę się zastanowić, co ja właściwie mam tutaj robić. No i chyba już wiem, tylko muszę teraz poczekać, aż ta lawa się tutaj... Ogarnij się... Lawa we mnie wybuchła praktycznie, a Lara sobie nic z tego nie zrobiła. To się nazywa twardość! No niestety nie zdążyłem skoczyć, bo tutaj wyczucie tego, gdzie trzeba skoczyć, jest praktycznie cudem, jeśli zdołasz wyczuć, kiedy masz skoczyć, bo kamera. Dlatego spokojnie. Jeszcze zginiemy z 15 razy i wtedy zacznę ogarniać, ok? Apteczka. W sumie ta apteczka mnie nie obchodzi, więc... Czy jest mi potrzebna? No, średnio. I tak mam apteczek dużo, a nie będę się teraz wracał, ryzykując z tym, że mogę dosyć nieciekawie zginąć. Dobra, tędy. I teraz tak, po co jest tędy tutaj wejście? O tam. Można to jakoś skoczyć? Po co jest wejście tutaj tędy? No, nie wiem. Ale grunt, że przeszedłem to... Ogniste dziadostwo, znowu były ognie z dupy, ale nie były aż tak hardkorowe. Teraz powiedzcie mi, co mnie będzie chciało tutaj udupić, bo to... Te skały są w jakimś takim kształcie, nie bez powodu i pewnie coś będzie zaraz na mnie tutaj zeskoczy i mnie zabije. Nie? A to dziwne. No dobra, w takim razie pomyślmy. Gdzie tutaj najwygodniej byłoby wejść, tak, żeby to jakoś w miarę wyglądało? Tutaj jakoś na te skały muszę wejść, to jest pewne, tylko kwestia tego. Jak? Może tam górą jakoś trzeba przejść? No tam na górę trzeba wejść, to jest pewne, tylko jak? No tu mam coś zabić? Może w skałę mam zabić? Tu są w ogóle jakieś te, no tutaj... A czekaj, bo tam... Rozumiem już. Teraz już wiem, o co chodzi. Czekajcie, teraz patrzcie, co tu będzie. O właśnie, patrzcie. Wiecie, huśtając się nad lawą, ja bym nie ufał niczemu. A, dobra, tu była znajdźka, ale... To ja znajdźkę znalazłem?
No, ciekawe. Powiem wam, że trochę skonfudowany jestem, bo nie sądziłem, że znajdę znajdźkę, tylko że znajdę co innego, no ale... Dobre i to w sumie. Teraz powiedzcie mi... Ło! Lara, spokojnie. Muszę się przyjrzeć, co teraz mam robić? A no tak, no to było mówić! Kurde, taki naprawdę skonfudowany byłem, nie wiedziałem, tak połaziłem i dopiero wtedy ogarnąłem, że tu trzeba takie coś zrobić. No dobra, to teraz przynajmniej wiem. Dobra, teraz tutaj. Czy to mi coś dało? A no dało. O, teraz trzeba tak. Siema! Unless you want to end up like Larson, get out of my way. It's so good, isn't it? Gets even better. You can't explain it to people. They have to feel it. Girl, you gotta be out of your mind! Ops. Nie wiedziałem, że będzie QTE. Poczekaj, jak czytam grę, zobaczymy, kto będzie taki wyjątkowy. Patrz na to. Patrz, jak uciekam. Ale go poszczeliła. Ładnie. Teraz uciekaj przed tym Hefalumpem. Poczekaj. Nie taki twardy, co? Ciśma. Zabił ziomka! Lepiej dla mnie, ale swojego zabił. I to jest turd. Przecież ja w niego strzelam, a jemu się nic nie dzieje. Co to za polityka jest? Przecież nikt by czegoś takiego nie przeżył. Przecież koleś by już broczył jak dzika świnia. Dzięki, chyba. Spoko, pomógł mi ziomek i chwilę później padł. To było dobre. Jaka akcja, dobra. Mam tutaj swoje gnaty. Spoko, odebrałem to co moje w sumie, bo to było moje. Zabrali mi, cholery. A co tu jest? Co to za bunkier? To mogę przesunąć, no, tylko po co? Tu pewnie muszę... Aha, tam muszę... Co to jest? LOL. LOL. Fajnie. Tylko najpierw powiedzcie mi, po co ja mam tam wchodzić właściwie. To są jakieś bunkry, kuźwa, czy co innego. No, dobra, ciekawie to dość wygląda. Dziwnie, ale ciekawie chociażby. A zaraz, a tutaj coś jest? No bo to taka... Kurde, takie miejsce na to było, to takie dziwne. Może mam to do środka dać? Nie, to by było głupie. Ale wiecie co? Zrobimy tak. Tutaj? Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. No chyba, że ta. Czekajcie, spróbuję tutaj... wsunąć to, ale... nie wiem, czy to jest właściwie moje zadanie w tej grze. Nie. Po co te skrzynki są? Dobra, czyli jednak chyba trzeba na te skały to przesunąć i wejść tam i z tymi skałami coś ogarniać. Dobra, to tutaj nie muszę z tym nic robić, to tylko taka dekoracja jest. Rozumiem. Teraz już rozumiem. Dobra. No idź, Lara, pociągaj, znaczy pociągaj, no. Pchaj. W ogóle manewry tym tu kuźwa tą skrzynką są takie przyjemne normalnie. Oj, czekaj, czekaj, bo to trzeba finezyjnie zrobić. To będzie nie tutaj, a tam bardziej. Czyli to trzeba dać gdzie indziej. To trzeba by było dać tutaj. Znaczy tak mi się wydaje, nie? Ja mogę tylko przeczuwać, bo w tej grze niczego nie mogę być pewny. O, dobra, czyli jednak dobrze myślę. Teraz tu... O Jezu, nie tu! Kurde, źle skoczyłem. Krzywo skaczę i dlatego. Znaczy to Lara krzywo skacze, ja wszystko robię dobrze. To Lara wszystko psuje. O, to tędy? Aha, i tu była znajdźka, tak? A co to są za kamienie kolorowe, ty? O co tu chodzi? No dobra. To był taki swoistego rodzaju bonus chyba.
Znaczy tak mi się wydaje. Tu jest jakaś kuźwa lawa. A może tam na górę trzeba jeszcze jakoś wejść? Czekajcie moment, ja jeszcze to muszę obadać sobie dokładnie, bo tak tylko po łebkach praktycznie to obejrzałem. A to trzeba obejrzeć dokładnie. A nie tylko tak popatrzeć. Nie no, tutaj nie da rady jakoś inaczej wejść. Nawet tutaj? Nie no, nie ma opcji. Nie, 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 to jednak... Dobrze idę. Czyli to teraz trzeba będzie przesunąć tam. I coś ogarniać dalej, nie wiem, chyba po tej stronie będzie już przejście jakieś, co? Tylko nie mówcie mi, że muszę znowu szukać jakichś trzech dziadostw, bo po prostu... Będę bardzo niepocieszony. Tak mówiąc eufemistycznie. Będę się wpieniał, i to bardzo, jeżeli znowu będę musiał czegoś szukać, jakichś trzech pieprzonych dziadostw. Znowu. Dobra, tutaj. No to tak w sumie przewidywalne było. No dobra, a co dalej? Tu jest lawa, tu jest jakieś wejście w ogóle. No tu jest lawa, to raczej nie chcę tam skakać. Tam jest jakieś przejście, tylko wątpię, czy stąd będę mógł tam wejść. To będę musiał po tych pałągach skakać? Czy jak? Tam w ogóle coś jest. Jest jakieś te. Tylko jak tam wejść? No dobra, walić. Nie będę teraz ganiał się z tym. Wiecie co? Jednak sądzę, że to tak trzeba będzie zrobić. Czyli o, po tych pałągach skakać. O właśnie, w ten sposób. I coś ogarniać z nimi. Dobrze, że ta Lara tak dosyć łatwo, prosto skacze. Co to kuźwa tam jest? Aha! Muszę skakać po takich dziadostwach, tak? Interesujące. O, czekaj. Moment, moment! Wszystko może zaczekać, najpierw artefakt. W dupie mam wasze tutaj fabuły i inne pierdoły, artefakty są najważniejsze. Artefakty przede wszystkim. Nie wiem, po co te artefakty są. Ale zapewne, jeżeli są na mapie, to trzeba je zbierać, bo może się do czegoś przydadzą. Więc tak, to mam wciśnięte. Rozumiem, że muszę teraz wszystkie te takie pałągi powciskać, tak? O, w ten sposób. Teraz tak, tam są, nie ma tych pałągów, dobra, to dobrze. Oj, zesrałem. I to ostro. Dobra, od nowa. Znaczy praktycznie nie od nowa, ale muszę powciskać znowu te pałągi. Muszę dotrzeć do tamtego momentu. Pałągi się zresetowały. Tak jest! Czyli jak się spieprzę, to od nowa. Pocieszająca myśl to nie jest. Przynajmniej nie ginę jakoś mocno. Tak jak w niektórych levelach. I to jest plus, nie? Okej. Ła, dziewczyno, no weź! No weź, no nie rób tak! Ja nienawidzę tego. Znowu, kuźwa, znowu. Dobra, muszę się teraz skupić. Teraz, wiecie co, nie będę gadał. Będę się tylko skupiał na tym, co mam robić. I może dzięki temu mi coś wyjdzie. Ty, ale jak skaczę na to, to mi się to chyba nie resetuje, więc to jest plus. Więc jak już będę spadał, to muszę się starać wlądować tutaj, na tej półce skalnej. To wtedy nie będę zaczynał od nowa wszystkiego, to jest dobry pomysł. Tylko teraz tak, tam jest to dowcip... Nie, kurde. Nie resetują się. A, no to lepiej. Teraz jeszcze ten został. Dobra. To by było tyle? Chyba to. Ło, Lara, spokojnie. Wchodzimy. Czy chyba wszystko już się zrobiło, tak mi się wydaje. A, to dźwignia jest w ogóle. To z daleka jaki ognisty krzyż wyglądało, taki satanistyczny krzyż. Otworzyłem wrota do... Hadesu. Teraz wyjdą wszystkie potworności, jakie kiedykolwiek istniały i będą istnieć. O! Koniec? O lol. Wiecie no,
Artefakty 2x2, psz, ale relikwie 0x1. No, pieprzyć już relikwie. Dwa artefakty zdobyłem w tym levelu. Wszystkie możliwe artefakty zdobyłem, niesamowite. No cóż, no, level krótki, niestety. Ja nie mam co zaczynać następnego poziomu, bo po prostu... Bo po prostu nie mam po co zaczynać, już lepiej, żebym skończył w tym miejscu, a nie zagram tamten, może będę... zagram początek tamtego levela, powiedzmy tam z 5 minut. Może nie z 5 minut, ale... przejdę z kawałek drogi, a zajmie mi to pewnie z pół godziny, bo ja zawsze nie jestem w ogóle, nic nie myślę w tych może jeszcze cutscenkę tylko obejrzymy sobie i tym dopełnię ten odcinek. Nie wiem, czy warto w ogóle od zaczynać ten nowy level, także może sobie poradzimy. Punkt kontrolny. Nie, chyba nie ma żadnej cutscenki, nie? Tak mi się wydaje. Tak bym przypuszczał. Albo mam tam do środka wejść. Dobra, wiecie co? Wow, udało się! Hurray! Dobra, zejdź, możemy się ześlizgnąć w sumie. Nikt mi nie broni. Wejdziemy tu do środka, zobaczymy, co się będzie działo. I oczywiście będę mnie kontynuować w następnym odcinku. Ja pieprzę, ale tutaj jak to kurna wygląda? Widzisz to? Widzisz to? To się przyjrzy, jak nie widzisz. Co tu się kuźwa dzieje? No ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Cholernie niepokojąco, ale ładnie. Wielka piramida. Piramida kuźwa w środku góry. Jakaś skała. A to co? Chyba magazynki podniosłem, no dobra. W sumie dobra opcja. Kaja w ogóle leze. Bo to dziwnie strasznie wygląda. Takie starożytne grobowce, one fajnie wyglądają. Niepokojące jak cholera. LOL. Ogarnijcie, co tu się dzieje. Co to są za mięsne cyce? Nie mogę tego rozwalić, nie? Nie mogę. Zaraz kogoś obudzę tym, że strzelam sobie dookoła. Co to za mięsne cyce są? Nawet nie mam pojęcia. Ale jak ta wygląda ta sala, nie? Ja cię sunę. No, postarali się tutaj autorzy. Ci, co tworzyli mapy, się postarali. Do czego to są magazynki, kuźwa? Do shotguna, czy do czego? Nie, to są do tych czarnych tych. Ja cię... A zobaczcie, kuźwa, co tu się dzieje? Tam z tyłu były drzwi, podejrzewam, że trzeba będzie je jakoś otworzyć i coś tam złapać. Pewnie znowu będę musiał coś zbierać. O, właśnie, cutscenka. No i teraz... Oje, no serio, takie wrota muszę otwierać na wysokościach? Ty zdziro, chodź tu! O, lipa. Lipa. To mnie się wcale nie pod... Boba. Piramida kuźwa wylazła ze skały. Takie rzeczy tylko w Tomb Raiderze, nie? O nie! Lawa się podnosi, o w dupę cię. Patrzcie, jak spokojnie sobie idziesz, nie? Spokojnie, idę sobie. Lawa mnie zaraz zabije, ale... Idę sobie spokojnie, spacerkiem. Co to za mięsne... Dobra, już się dowiedziałem. Ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, ponieważ patrzę, że mi się kończy czas. Może mi się nie kończy czas. No dobra, poczekajcie. Zabijamy tylko te kutasy tutaj. Ty! Ło! Ale on sieka. O, w dupę cię. Jak ona przez niego przeskoczyła, to ja nie mam pytań. Grunt, że jej się jakoś udało. Chodź! Ja! Dobra, przeładuj, póki masz czas. Z czym ja tu walczę w ogóle? Gdzie co, może na to przerzucę, bo mam dużo amunicji, a do... shotguna, tak powiedziałbym, średnio. Teraz z tego jeszcze wyleci, nie? Lol. Mięsne cyce. Nie wylezie nic z tego? A to ciekawe. No dobra, skoro nie wyłazi, to ja nie będę na siłę tutaj ich... otwierał i z nimi walczył, bo jak nie muszę, to nie muszę. Nie ma co sobie zwiększać zakresu roboty, prawda? Dobra, przejdźmy tutaj. Co tu się dzieje? Gin, śmieciuwo! Dobra, nie żyje. Ile jeszcze tych cyców zostało? Pewnie z trochę, zaraz będą się otwierały. Jak będę tutaj przechodził pewnie stopniowo, da? Dobra, ta walka nie była jakoś mocno wymagająca, dzięki Bogu.
Tu jeszcze w ogóle muszę sobie pozbierać rzeczy, bo tutaj, a to jakieś apteczki są. Czemu się taka muzyka włączyła? To znaczy, że chyba gdzieś jest wróg, tylko... Wiecie, fajnie by było wiedzieć, gdzie ten wróg jest. Zanim będę z nim walczył. To by było dosyć przydatne. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, jak to kuźwa wygląda. Widzicie, co tu się dzieje? Normalnie, ale akcja. Dobra, idziemy dalej. Wow, dobre opcje się dzieją. Fajne rzeczy, podoba mi się. Tylko czemu ja muszę w dół schodzić teraz? Czy ja dobrze idę w ogóle? Czy ja nie obszedłem przypadkiem dookoła tej czy... A nie, dobrze idę, bo nie było mnie tu jeszcze. Co tu się dzieje? Normalnie nie wierzę w to, co widzę, nie? Dobra, podnieś wszystko. Tutaj też jest cyc. Ale poczekaj. Pewnie jak tylko wejdę, znaczy wskoczę na ten, na tę krawędź, to wyskoczy stamtąd. Z tego mięsnego cyca coś wyjdzie. Mogę to zestrzelić? Nie mogę. Nic mi to nie da. Patrzcie teraz. Z cyca coś wyjdzie. Czekaj, bo tu trzeba coś zastrzelić. Momencik, najpierw ja to muszę zastrzelić. Oczywiście zwykłymi pistoletami, bo nie będę... Aha. Luzik. Najpierw muszę tylko to zabić, to co tutaj jest. Ała! A ty wiesz, kutasie, że to boli, jak strzelasz we mnie tym ogniem? Wiesz o tym? To mnie nie bij. Dobra, powoli. Jeszcze raz. Lululu. Okej, udało się. Ła! Czuję moc! Czuję przypływ mocy! Teraz to się może już tam... Nie mówcie mi, że to się będzie chowało. To by było chamskie. Dobra, pewnie znowu trzeba otworzyć to. Z cyca wyskoczy. Standard. Dobra. A trzeba to zresetować. Okej. Okej. Teraz trzeba jeszcze do góry, bo lipa generalnie. Okej, udało się. O Jezu, jeszcze w górę trzeba... No da, bo się trzeba kurna wspinać do góry. Dobra, wiecie co? Wiem, na jakim schemacie działa już ten level, także w następnym odcinku będzie dosyć łatwo. Krótki odcinek znowu, ale to chyba dobrze, że ogarniam, bo nie muszę ja tyle ciąć, nie musicie wy tyle pierdzielenia się z moją tutaj, mojego pierdzielenia się z tą grą oglądać, więc to jest jak najbardziej na plus, także to tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.